tato zawsze służy mi pomocą przy budowie kostiumów, przy zakładaniu, przy nadzorowaniu. Trzeba mieć niekiedy swojego pazia, żeby taki pancerz na siebie ubrać. I jechał, już był zdrowy. Alicja? Aleksandra. Aleksandra, Alicja ma nazwisko? Nie wiadomości do radia. Pachle, da córuś, nie poznajesz, no. Wiesz, numer telefonu i adres. Ale nie, no mówię ci, mówiłem ci, że dziewczyny są tajemnicze. Kolega to kręci wszystko. A wyszło to... Pomysł się w ogóle pojawił tak nie stąd, nie w okolicach grudnia. To był ten okres pomiędzy świętami a Sylwestrem. Stwierdziliśmy zupełnie, że możemy coś zrobić. Ty pracujesz na tej domu kultury w charakterze jako to? Grafik, wykidajło, coś takiego. Okej, tematyka filmów, Gwiezdnych Wojen i tak dalej jest bliska. Tak, bardzo jest bliska. Science fiction, space opera, aha, to są te klimaty. Mass Effect, takie klimaty, ale fantastyką, taką średniowieczną też nie gardzę. Aha. Hababa. Co to jest za poza w ogóle? Bardzo dobra, bardzo dobra. Magazynu dla facetów? Zobaczysz, jak wygląda kultura. Ja jestem gotowy, wiesz? Ja bym się nie chciał. Biegnij na sobie i spadnij z nich. Widać. Co? No super. Makieta w skali 1:1. Makieta makiety. Dzięki. A co zrobiłam jeszcze z Łukaszkiem? Albo mi z Łukaszkiem. O! Takie. Wiesz, Dexter, wiesz, nie czy z węgina? Radek. Wszystkie kupił. Nie wiem, bo za chwilę to odwodnie. Pod chmurką, jak się czujesz?